for free press, fair elections, and equal rights for women. I can't say that. On your mark. Get set. Maja na ekranach naszych kin zawita Dyktator. Najnowszy film Larry'ego Charlesa i Sacha Barona Cohena, tej samej dwójki, która stoi za sukcesami popularnego Borata, czy nieco mniej popularnego Bruna. W nowym filmie Cohen wciela się w postać dyktatora, który ryzykuje życiem, aby demokracja nigdy nie zagościła w kraju, który z taką miłością gnębi. Pewnego dnia generał Aladdin dostaje zaproszenie do Stanów Zjednoczonych na kongres ONZ, gdzie ma wygłosić przemówienie. USA zostaje jednak porwany i ogolony, przez co nikt nie może go rozpoznać. W ten sposób tyran zostaje wyrzucony bez pieniędzy, ubrań i brody na ulicę Nowego Jorku, gdzie jest skazany wyłącznie sam na siebie. Scenariusz filmu został zainspirowany bestsellerem Zabiwa Andy King autorstwa Saddama Husseina. Jak mówi Cohen, jest to niezwykła historia dyktatora, który heroicznie ryzykował własne życie po to, by demokracja nigdy nie zawitała do kraju, który z taką miłością terroryzował. Nie od dziś wiadomo, że Cohen potrafi zareklamować swoje produkcje. Z dyktatorem nie mogło być inaczej. Od początku film ten wzbudzał wielkie emocje. Wystarczy wspomnieć zamieszanie, jakie wywołał Cohen, zapowiadając, że pojawi się na ceremonii wręczenia Oscarów w stroju swojego filmowego bohatera. Amerykańska Akademia Filmowa nie chciała się na to zgodzić. Oficjalnie dlatego, że gala nie jest miejscem do promowania filmów, które nie otrzymały nominacji. Nieoficjalnie bała się, że brytyjski aktor wywoła kolejny skandal. Akcję marketingową kontynuował w programie Saturday Night Live, gdzie w przebraniu generała Aladdina przywitał się z widzami słowami: "Dobry wieczór, Ameryko i śmierć Zachodowi". Przed kamerami przekonywał, że zrobił najlepszy film roku. Jako dowód pokazał zakrwawioną recenzję z New York Timesa oraz obcięte kciuki krytyka Chicago Sun-Times, a zaraz potem do studia kazał wprowadzić związanego Martina Scorsese. What did you think of the film? Wait one second. Speak freely. Film z założenia jest kontrowersyjny. Pokazuje świat z punktu widzenia arabskiego dyktatora, który znacznie różni się od tego postrzeganego przez ludzi Zachodu. Jak wiadomo, jedną z głównych kwestii, która różni oba światy, jest emancypacja kobiet. Cohen nie zapomniał o tym fakcie i tak oto w żartobliwy sposób podsumował całą sprawę. I love it when women go to school. It's like seeing a monkey on roller skates. It means nothing to them, but it's so adorable for us. 9 maja Dyktator miał swoją światową premierę w Londynie. Generał Aladdin wjechał na nią pomarańczowym Lamborghini na lawecie, otoczony wianuszkiem skąpo odzianymi żołnierkami. Very nice! Na krytykach musiało to zrobić pozytywne wrażenie, bo pierwsze recenzje w brytyjskiej prasie nazywają Dyktatora komedią roku. Guardian dał filmowi 4 gwiazdki, stwierdzając, że choć jest mniej kontrowersyjny niż przygody Borata czy Bruno i nie wnosi nic nowego do gatunku, to dostarcza mnóstwo okazji do niepohamowanego śmiechu i nie boi się skandalu. Daily Mail posunął się nawet do nazwania Dyktatora najśmieszniejszym filmem 2012 roku, żartami, momentami przesadzonymi, ale zawsze trafiającymi w sedno. Jak widać, film, mimo iż założenie jest kontrowersyjne, spodobał się Brytyjczykom. Czy w kraju nad Wisłą generał Aladdin znajdzie również tyle zwolenników? Dowiemy się już w najbliższy weekend. Szymon Maksymilian, zapraszam do kin. I love being an American. America is number one. אתה יודע, אני ממש מתגעגע על המכוניות שלי. وانت בורשה? איווה. ה-9-11. Oh, 9-11, it's the best. ויש לי את זה, אני באוטו עם ה-9-11. משהו קרה. איווה, אני אקנה עוד אחד. אני אעשה 9-11-2012.